Jeżeli kiedykolwiek zdarzyło Wam się wyciągnąć z pralki sweter, który wyglądał jakby był dwa rozmiary za mały po tym praniu, albo też kupiliście sobie bardzo drogi sweter premium za kilkaset złotych, a w pierwszym sezonie się skulkował, to koniecznie zobaczcie dzisiejszy odcinek. Opowiem Wam o tym, jak dbać o swetry z naturalnych włókien. Zapraszam! Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Mohogany, która specjalizuje się w ręcznym tworzeniu swetrów wykonanych w 100% z kaszmiru. Link do ich sklepu macie w opisie pod filmikiem, macie też tam dodatkowy kod rabatowy na moje hasło, więc jeśli macie ochotę na wysokogatunkowe swetry z kaszmiru, to serdecznie odsyłam Was do linku w opisie. Ostatnio coraz bardziej popularne staje się sprawdzanie metek. Chcemy mieć pewność, że to, w czym chodzimy, będzie nam dawało odpowiednie właściwości termoregulacyjne, że będziemy się w ubraniach świetnie czuć i też coraz bardziej jesteśmy wybredni co do jakości ubrań, które nosimy. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jakie są mocne i słabe strony noszenia naturalnych włókien. Obalimy sobie pewne mity, podpowiem Wam o kilku wskazówkach, które pomogą Wam jeszcze dłużej zachować jakość Waszych swetrów wykonanych z naturalnych włókien. Więc jeśli jesteście ciekawi, no to lecimy. Pierwsza kwestia dotyczy peelingowania wełny. To jest bardzo popularny mit, który często słyszę, że jeżeli sweter nam się skulkuje, zmechaci czy spinninguje, to świadczy o tym, że jest on słabej jakości. Dlaczego jest to mit? Dlatego, że wełna może być w różny sposób wykończona. I to od charakteru wykończenia tego włókna, a więc końcowego efektu naszego swetra, będzie zależało to, czy ta wełna będzie się peelingować, czy też nie. I to nie świadczy o tym, że jest to słabej czy lepszej jakości włókno, po prostu jest to inny rodzaj wykończenia. W związku z tym, nawet bardzo wysokogatunkowe ubrania dzianinowe mogą się nam mechacić, czy mogą się, jak to się mówi popularnie, kulkować. I co ważne, na to mamy różnego rodzaju rozwiązania, które pomogą nam sprawić, że ten sweter będzie wyglądać jak nowy. Dla mnie, przyznam szczerze, było to w pewnym etapie odkryciem, ponieważ jakoś nigdy wcześniej nie inwestowałam w drogie swetry, jakoś też nie przeszkadzało mi bardzo, żeby się coś tam czasem skulkowało, ale od pewnego czasu zaczęłam zwracać na to uwagę i jakim moim było zaskoczeniem, kiedy kupiłam sobie taką golarkę do ubrań elektryczną i gdy nagle po prostu ogoliłam swój sweter i wszystkie te kuleczki, wszystkie zmechacenia po prostu super zeszły i sweter był jak nowy. Moja znajoma nawet czasem powtarza takie hasło, że mówi, że cieszy się, że dużo ludzi o tym nie wie, bo często sobie kupuje zmechacone kaszmirowe swetry z drugiej ręki, ogoli sobie je i ma jak nowe. Dlatego też pamiętajcie o tym, że takie peelingowanie wełny, czy kaszmiru, czy czasem alpaki nie świadczy o tym, że to jest od razu słabej jakości sweter. Wystarczy go ogolić i będzie wyglądał jak nowy. Co ważne, mamy też tańsze sposoby na to, żeby go ogolić, zamiast kupować tej golarki. Na przykład są takie różnego rodzaju szczotki, czy też grzebienie. Ja nie miałam okazji z takiego korzystać, więc nie mam doświadczeń, ale słyszałam o tym, że są też bardzo skuteczne. Jeśli Wy macie doświadczenia z tym, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Oprócz tego też miałam okazję testować to, co jest często polecane, a więc tańszą opcję golenia swetrów, czyli zwykłą maszynką jednorazową. I rzeczywiście się to sprawdza, aczkolwiek jest dużo trudniejsze i też zależy od dzianiny wełny, tak, bo mamy bardzo, wiecie, szerokie sploty, wąskie sploty, mamy takie, wiecie, bardziej gładkie te swetry, bardziej warkoczowe sploty i tak dalej, więc to też zależy, jak jest wykończony, ale faktycznie jest to też możliwe. Natomiast z mojego doświadczenia dużo łatwiej było taką elektryczną golarką właśnie wygolić. Ja Wam dam link w opisie pod filmikiem do tej, którą ja używam i bardzo dobrze mi się ona sprawdza. Jeszcze jedna ważna wskazówka, kiedy będziecie golić te swoje swetry i usuwać te zmychacenia, to bądźcie bardzo ostrożni, dlatego że nawet golenie taką elektryczną golarką może spowodować, kiedy będziemy zrobić to niedokładnie, gdzieś tam ten materiał się wystarczy troszeczkę odegnie, może pojawić się takie, wiecie, że ten materiał wciągnie się i po prostu pojawić się mogą różnego rodzaju dziurki, więc najlepiej robić to tak, żeby na płasko gdzieś rozłożyć albo nawet naciągnąć na przykład na jakąś taką płaską powierzchnię i delikatnie je tak właśnie golić, dlatego że no, gdy tam, tak jak mówię, materiał wejdzie, to może się okazać, że nam się dziurka zaciągnie, więc koniecznie bądźcie na to ostrożni. Dlatego podsumowując ten punkt, jeżeli Wam się zmechaci ubranie, to pamiętajcie o tym, że nie trzeba od razu pozbywać się tego ubrania, tylko warto właśnie zastosować takie triki związane z usuwaniem tych kuleczek i to ubranie może wyglądać jak zupełnie nowe.
Druga kwestia, którą chciałam dzisiaj poruszyć, związaną z dbaniem o naturalne włókna, to jest pranie. Powszechnie jest tak w dzisiejszych czasach, że po prostu kiedy mamy ubrania, tak, no to większość z nas się gdzieś tam śpieszy, lubimy sobie te wszystkie czynności sprzątania, niesprzątania przyspieszać, czy właśnie prania, więc bierzemy swetry, wrzucamy do pralki, niech się tam piorą, pralka sobie tam bierze. A w praktyce jest tak, że bardzo wiele w 100% naturalnych włókien, jak alpaka, wełna, kaszmir, moher i tak dalej, te włókna nie powinny być prane w pralce, tylko powinny być prane naturalnie. Bo co się może zdarzyć? To, o czym powiedziałam na początku odcinka, więc mogą nam się one po prostu zmniejszyć. I to jest cecha tego włókna, to też wszystko zależy, bo jak wiecie, oglądacie, śledzicie mój kanał, to wiecie, że na przykład wełna wełnie nierówna, czy bawełna bawełnie nierówna, bo od wielu czynników zależy to, jak ona jest finalnie wykończona, jakiej jest jakości i jak będą się zachowywać te włókna. Dlatego też pamiętajcie o tym, że jeśli macie z naturalnych w 100% włókien wykonane swetry, to wtedy najlepiej prać je ręcznie, to jest najbezpieczniej, albo też w specjalnych takich programach w pralkach, które są dostosowane do prania delikatnych. Ale na pocieszenie powiem Wam, że swetry wykonane z naturalnych włókien mają taką cechę samoczyszczenia. Wiem, że to tak brzmi trochę magicznie, że jakby jak może się wełna sama oczyszczać czy kaszmir, ale słuchajcie, to jest fakt, że rzeczywiście ja mam swetry z marki, która jest partnerem dzisiejszego odcinka, a więc z marki Mohogany. Swetry te dostałyśmy w zeszłym roku w prezencie. Ja nie mogłam wtedy przyjmować swetrów, więc przyjęła je moja Ania z teamu, Zosia i mój mąż, więc mam te swetry męża w domu. I rzeczywiście jest tak, że te swetry można nosić wielokrotnie i one jakby nie przenikają tymi zapachami i faktycznie jakoś człowiek się tak w nich mniej poci, więc rzeczywiście nie trzeba ich prać często. Nawet słyszałam, że niektórzy piorą je raz na sezon. Jestem skłonna w to uwierzyć, bo naszego swetra naprawdę nie praliśmy często przez ostatni rok. I takie swetry, oczywiście zależy od użytkowania i tak dalej, my zawsze pod swetry wkładamy nasze podkoszulki Unseen, które też sprawiają, że tę koszulkę się pierze, a samego swetra nie trzeba już prać, to też na pewno przedłuża to, że no, nie trzeba prać tego swetra ręcznie, a więc tracić czasu na to bawienie się w wodzie. Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę na to, żeby to było delikatne pranie, tak jak mówię, żeby to było max 30 stopni, żeby nie było zmiany temperatury, gorące, zimne i tak dalej, bo pamiętajcie, że wełny tego nie lubią. Trzeci punkt, o którym chciałam dzisiaj opowiedzieć, który jest często popełnianym błędem, gdy mamy swoje swetry w szafach, to jest to, że tego typu swetry z naturalnych włókien, w ogóle swetry, nawet nie tylko z naturalnych, ale w ogóle swetrów nie należy wieszać na wieszakach. Dlaczego? Bo te wykonane z szczególności z takich cięższych splotów, które są same w sobie cięższe, to mogą na wieszakach się po prostu rozciągnąć i nam odkształcić. W związku z czym najlepiej po prostu takie swetry składać, jak to się mówi potocznie, w kostkę, do szuflady czy do szafki schować, żeby właśnie one nie ulegały tym niepotrzebnym odgnieceniom, które mogą się pojawić, gdy wiszą na wieszakach. Kolejna kwestia dotycząca już samego suszenia i wirowania. Kiedy już wiecie, żeby prać ręcznie, tak, to kolejna kwestia, która jest bardzo istotna, jest taka, że nie powinno się ich później wyrzynać, tak wiecie, że na przykład bierzemy ręcznie, tak delikatnie i tak dalej, ale później bierzemy i tak wyrzynamy je bardzo, bo te włókna są po prostu, mogą być na tyle delikatne, że mogą nam się gdzieś tam znów odkształcić i tak dalej. Jednym z polecanych sposobów jest to, żeby te świeżo wyprane swetry po prostu odgnieść w ręczniku, a więc rozłożyć na ręczniku suchym i tak rolować i odciskać tę wodę, zrobić to kilka razy, może na dwóch, trzech ręcznikach, żeby ta woda odeszła i później suszyć je na płasko. Czyli widzicie, jak to jest. Jak kupicie sobie naturalny sweter, to trzeba od niego specjalnie dbać. I tutaj dodam, że na przykład kiedy są domieszki takie niewielkie, tam 20, max 30% jakichś poliamidów czy poliestrów, to to czasami sprawia, że na metce będziecie napisane mieli, że możecie je wyprać i że nie trzeba ich suszyć na płasko. Dlatego czasem te siatki poliamidowe czy włókna poliamidowe powodują, że ta pielęgnacja swetra jest znacznie prostsza. W związku z czym dość dyskusyjne jest to, czy sweter właśnie powinien być wykonany wyłącznie w 100% z naturalnego włókna, czy może mieć niewielką domieszkę. Jestem ciekawa, jakie Wy macie zdanie, bo myślę, że to może być takie dyskusyjne i każdy tutaj może mieć swoje doświadczenia i odczucia w tej kwestii. Piąty punkt,
Jeśli chodzi o dbanie o swetry, to również pamiętajcie o tym, żeby prać je, jeśli już je bierzemy tak właśnie delikatnie, czy też w trybie właśnie prania ręcznego w pralce, bo mamy też takie tryby prania ręcznego w pralce, czy takie specjalne tryby do wełen, czy do delikatnych, no to wtedy pamiętajcie, żeby używać specjalnych płynów do prania, bo to pozwoli nam zachować na dłużej ich jakość. One często mają jakieś tam specjalne dodatki, które sprawiają, że te włókna na dłużej zachowują jakość i tę swoją naturalną miękkość. Ja mam w szafie właśnie mojego męża te kaszmirowe swetry z marki Mohogany i naprawdę super nam się przez ten rok, w sensie mojemu mężowi, super się je nosiło. Nosił je nawet, uwaga, latem, bo ten kaszmir daje takie niesamowite właściwości termoregulacyjne i to są te chyba najpiękniejsze właściwości tych materiałów. Taka szlachetność tego noszenia, że po prostu nie pocimy się w tym, że jest nam w tym bardziej przyjemnie. Na co wpływa też grubość splotu, zwracajcie na to uwagę, tak? Na przykład w marce Mohogany możecie sobie różne jakby grubości tych swetrów wybrać, czyli czy wolicie taki wykonany z kilkunastu nawet warstw, czy tylko z kilku, w zależności od tego, w której porze roku będziecie je nosić, na którą porę roku będziecie je zakładać, albo też takie pośrodku całoroczne, więc to też ma wpływ oczywiście na to, czy będzie nas ten sweter bardziej, bądź też mniej grzał. Także nie sam skład, ale też grubość tego materiału, splot i tak dalej. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jakie Wy macie doświadczenia ze swetrami wykonanymi z naturalnych włókien. Jakie macie doświadczenia może właśnie z praniem? Może znacie jeszcze jakieś ciekawostki, o których ja tutaj nie wspomniałam w odcinku. Jestem bardzo ciekawa Waszych doświadczeń. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się już w kolejnym. Cześć!